Fizycznie, znaczy jakby mentalnie, nie chcę mieć dzieci. Fizycznie mogę mieć. Ostatnio byłem u urologa zbadać jaja. Genialne przeżycie, panowie, polecam serdecznie. Drogie panie, jeżeli uważacie, że wasz facet jest zbyt męski, zbyt pewny siebie, tryska testosteronem, umówcie go do urologa. Ja nie wiedziałem, że jak wchodzisz do gabinetu, zamykasz za sobą drzwi, to twoja cała męskość zostaje na zewnątrz. Tutaj ci rośnie taka wielka pizda. Ja naprawdę wchodziłem, mówię ci, mam, po co ja tu jestem? I mówisz takim głosem nastolatka w trakcie mutacji. Że ja wszedłem, mówię, dzień dobry. Ale najpierw był wywiad i też wiedziałem, że no, nie trafiłem na najlepszego specjalistę, bo usiedliśmy naprzeciwko siebie i on takim charakterystycznym ruchem głową powiedział, co tam? Coś nie tak jest? Ja pierwszy raz u urologa, siedzę już skulony, spanikowany. Myślę sobie, nie, wiesz co, wszystko w porządku, po prostu dawno komuś nie pokazywałem kutasa. Wziąłem Gdańsk, znany lekarz, wyskrolowałem, padł na pana, pan zobaczy moje genitalia dzisiaj. Tak pomyślałem, a powiedziałem, nie, przyszedłem kontrolnie zbadać jądra. I on mówi, dobrze, to niech pan się rozbierze, położy, zrobimy USG. Ja mam takie, jak USG? Przecież USG to mają kobiety w ciąży. A ja w ciąży nie jestem, już mi kurwa nie pasował, nie? No ale wtedy doszła do mnie ta myśl. Mam się rozebrać przed obcym typem. On będzie tu patrzył na wszystko, będzie macał mnie po jajach, a ja mu za to zapłacę. Mówię, do jakiego momentu w życiu ja doszedłem, nie? Czy jest coś bardziej upokarzającego? I wymyśliłem, jest. Jakbym poszedł na NFZ. Dlaczego? Bo oni nie mają tego żelu, tylko robią hap na jaja. Mało? Nadal mało? Nie ma problemu. Arbuza jadłem. Ale z drugiej strony się jarałem, mówię, będzie jeździł tym blenderem po moich jajach, a ja będę widział to na ekranie, mówię, porno z lat 40. No. No i powiem wam, drogie panie, zdejmując tam spodnie, gacie, nie czułem się jak jakiś Chip and Dale's, nie? Nie, tam pewności siebie nie ma. To nie było tak, że miałem spodnie na rzepy i zrobiłem przed nim... Patrz, kurwa, co tu się dzieje, stary, nie? Codziennie widzę, codziennie podziwiam. 2 maja to flagę wieszam, wiesz? Nie. Ja zdjąłem spodnie, gacie i zasłoniłem jaja. W chuj się bałem. Ja czułem, jakbym stał w murze i zaraz piłkę miałby Roberto Carlos kopać, nie? I ten lekarz tak popatrzył na mnie z zażenowania. Przecież tak za chwilę wszystko zobaczę. Ja mam takie, no faktycznie, jestem debilem, oficjalnie jestem debilem. Zakrywam jedyną część ciała, która będzie badana, nie? To tak jakbym poszedł do fryzjera, usiadł na fotelu w czapce, nie? Tak. No ale już położyłem się, no i ten lekarz zaczął mnie tam badać. No, klasycznie jak lekarz, nie? Patrzy w ekran, tu mnie bada i jak lekarz klasycznie spokojnie leżeć, nie wstawać. Ja spanikowany zacząłem z kutasem gadać. Słyszałeś, co lekarz powiedział? Spokojnie, leż, nie wstawaj. Leż, nie wstawaj, kurde. Stres w chuj, nie? Ja musiałem coś zrobić, żeby tutaj się nic nie stało. Nie? Tylko jak to zrobić, jak on cię ciągle jaja stymuluje? Mówię, myśl, szybko, szybko, wymyśl to. Co to może, co można zrobić? Jest. Wymyśliłem, mówię, zamknę oczy. Kurwa, jeszcze gorzej, Jezus. A jeszcze miałem katar, sutek mnie zaswędział. Wyglądało, jakbym się rozkoszował. Nie polecam. Mówię, zły pomysł. Inny pomysł. Mówię, dobra, jego zagadam, odwrócę swoją uwagę, tu będzie wszystko okej, okay, nie? Ale pierwsze pytanie, jakie mi przyszło na myśl, jest pan singlem?
Złe pytanie. On też nie poprawił mojej pewności siebie, bo jeździł tym blenderem, patrzy w ekran i w pewnym momencie zrobił... Mówię, długo pan jest urologiem? I on... Tak. 15 pięknych lat. Mówię, coś się nabija ze mnie. Coś się napierdala ze mnie. Mówię, dlaczego pan się ze mnie śmieje? I on wtedy spoważniał. Mówi, nie proszę pana, nie śmieję się. Tylko się cieszę. Po pierwsze, bardzo ładne. Po drugie, ma pan bardzo zdrowe jądra. Niech pan popatrzy, tak przekręcił ten ekran w moją stronę. Ja sobie aż usiadłem. Takie ciepło przeszło przez całe moje ciało, nie? Taki spokój. Boże. To są moje jądra. Aż go za rękę złapałem. Bliźniaki! Dziękuję, panie doktorze, dziękuję. On zepsuł atmosferę romantyzmu, bo zdjął ten blender ze mnie i mnie po jajach. Nie ma za co! Ale napiję się. Dziękuję. Ale dostałem jeszcze naklejkę za dzielnego pacjenta. Bo...